Cześć kochani, witam was na już ostatnim odcinku pierwszego dnia z wyjazdu na kanale Konrad Wariat w Krynicy Strój. Jestem właśnie w pokoju już po spacerze długim. Tak, bardzo długi spacer dzisiaj. Od godziny 13 do 17:15. No i właśnie zrobię ten room tour pokoju. Minaczkę. Takie mamy schody, po których musimy wejść. Nawet mikrofonówka jest. No i nasz, mój i jeszcze jeden osobny pokój. Tak, czyli przyjdę na przykładek. Pufa okrągła, stół okrągły, pufa z kocem. Szafka. Tak, wiem. Rzeczy damskie mam pokój z moją siostrzenicą. Tak, kaseta. Długopis. Chusteczki. Brelok. Buty pod spodem. Mamy nawet tutaj. O, każdy ma swoje łóżko. No i super. Ja się cieszę. To jest moje. To jest osoby obok. Co ma ten pokój? Telewizor. Pluszowy miś. Kola. Słoń. Stoik kwadratowy, ładowarka z ławki, zasłona do Wi-Fi. Jeśli ktoś będzie w tym samym miejscu, co ja jestem, przechodzimy do ostatniego pomieszczenia. Tutaj taki przedpokój. Łazienka. Rzędnik, kratka. Znaczy linie. Kabina prysznicowa. Lustro, umywanka, jakieś rzeczy, lampka, koszyk. I tutaj, jeśli ktoś, nie wiem, z małymi dziećmi przyjeżdża. Takie, żeby mogło się też zmieścić. No to co? I jeszcze jedna rzecz będzie. Ogólnie powiem wam, kochani, że kupiłem ci 4 wody uzdrawiające. Po nich nieźle, niezła dwójka wyszła. Jeśli ktoś chce soczyścić organizm, polecam. To są wody. Krynickie wody lecznicze. Zuber, to jest pierwsza woda, którą piłem i ona jest na trawienie. Strój główny, Kryniczanka taka zwana. I ona jest na trawienia, osteoporoza, otyłość.
Jan oczyszczenie, czyli oczyszczenie całego organizmu. Tadeusz anemia. Słotwinka odprężenie.